Witam bardzo serdecznie, z tej strony Kanał 209. Dzisiaj jest przegląd roślin numer 10. Witam w poradach ogrodniczych Kaela. No i jak widzimy, mamy tutaj właśnie rośliny. Oczywiście przepraszam, że to za takie moje te tiki, tak zwane słowa, ale no niestety innych takich praktycznych słów, no niestety. No czasami się zdarza, że coś powtórzę, że coś tak, że tak to jest, że z moimi błędami też trzeba też się, jakby to powiedzieć, można się pomylić, ale nigdy tego nie powtarzać. Oczywiście się dziś postaram się nie powtarzać. Także rzeczywiście, no właśnie, no widzicie, właśnie to jest to. Dobrze, zapraszam oczywiście do oglądania. Dzisiaj przegląd roślin numer 10. Mamy tu, jak widzimy, mandarynkę. Mandarynka, no widzimy, że ma owoce. Tu z jednej strony, tu jak widzimy, wszędzie są w ogóle owoce. No właśnie, 20% baterii jest, proszę Państwa. No i co po moim zaskoczeniu? Pamiętacie oczywiście materiał na przykład o grudniku. O grudniku. I teraz zobaczcie, co po tym czasie, po materiale o grudniku się wydarzyło, jak dodałem fusy z kawy. Fusy z kawy mnie zadziwiły. Zobaczcie, co się stało. Kwiaty. Po prostu grudnik w sierpniu kwitnie. Kwiaty ma, kwiaty. Niestety ta roślina bromelia, co praktycznie była kupiona za 2 zł, no niestety, nie wiem, nie kwitnie, coś. Będę musiał dać do opieki ją, takiej jednej pani, która się nią na pewno zajmie. Zobaczymy, czy zda egzamin, czy nie. Zobaczymy, przetestujemy tą, przetestujemy oczywiście tą opiekę. Oczywiście damy tą roślinę, tą bromelię, co była przecenione za 2 zł. Ja ją chcę praktycznie dać aż do marca, może do kwietnia, żeby ją się ta pani zajęła tą rośliną, bo u mnie tu jak widać, no nie wiem, co się z nią dokładnie dzieje, nie mam pojęcia. Aha, i taka też niespodzianka. To oczywiście moja... przepraszam bardzo. Tutaj jest moja wanilia. Taka jest już dosyć duża. Muszę jeszcze zrobić ten palik dokładny, inny. I też jest taka niespodzianka, mnie czekała po przyjeździe z Berlina do Polski. Mój fiołek afrykański kwitnie i ma kwiaty po długim czasie. Właśnie, pewnie się zastanawiacie się, dlaczego ma kwiaty, jak to się stało, że teraz dopiero zakwitł i tak dalej. Po prostu powiem tak, fusy z kawy nie zdały egzaminu. Jeżeli chodzi o nawóz z banana, ze skórek od bananów, też nie zdało egzaminu. Ale zdał egzamin biohumus. Dodałem po prostu do tej doniczki trochę biohumusu i chyba po 2 tygodniach właśnie coś takiego się pojawiło, takie kwiaty piękne. Także polecam, jeśli ktoś jest ten. Oczywiście mamy głowę, którą się też ta pani się zajmowała tą głową. Wróciła na swoje miejsce i jak widzimy, dosyć jest. Dużo mamy jeszcze większą głowę na działce. Tu mamy bodajże zasadzone figę. Tu mamy physalis, to znaczy, to jest inaczej mówiąc, physalis to jest inaczej mówiąc nasiona ananasa. Tu mamy bodajże też figę i tu mamy papaję też zasadzoną. Tu mamy też nowy nabytek, ananas doniczkowy. Tu też ma 3 sadzonki dodatkowe, małe. Nie wiem, czy tak dobrze to widać. Tak, to tak zobaczmy. Tak trochę widać, tak? Chyba. No nie wiem, bym chciał to wam pokazać w całości, żebyście po prostu uwierzyli, że to ma 3 sadzonki, a nie, że ten. Że nie ma, o. Patrzcie, raz, dwa. I tam się chowa 3. sadzonka. Mała. Także tak to już wygląda. Jeżeli chodzi o ten przegląd, się prezentuje z tych oczywiście roślin. Oczywiście przechodzimy, oczywiście, przepraszam bardzo, bo
Czasami się mylę i czasami jest tak, że powtarzam drugie słowo jeszcze raz i niestety praktycznie to nie wychodzi. Tak, oczywiście z góry oczywiście przepraszam za to. Mamy tu storczyka. Co my tu mamy z nim? Widzimy, że kwitnie. Nie kwitnie, ale coś tu się stało z nim. Dziwne. Korzenie ma jakieś wydobyte. Tamte zniknęły. Dziwne. Ale były jakieś nowe. Nowe odnóżki były. To gdzie są te odnóżki? Co? Zobaczcie, jakie duże urośli. I ja gdzie mogę? No, to są te odnóżki małe, co wam wcześniej w 9. przeglądzie roślin wam pokazywałem. Zobaczcie, jakie duże urośli. Ogromne są, ogromne. Po prostu masakra. I zobaczcie, tu też taka niespodzianka jest, że kolejna idzie roślinka. I tu z tej strony też idzie. Korzenie pięknie wyglądają, na razie dobrze. Tu mamy tego grubosza. Tak zwany rozchodnik sedum, inaczej mówiąc, już wiem co to jest. Palma areka, no dosyć w miarę dobrym stanie. Tu jest oczywiście kasztanowiec australijski, mała sadzonka i hamedora. Grudniki jeszcze nie kwitną, bo dopiero niedawno, parę tygodni temu były okorzenione. I tu mamy duży kasztanowiec australijski też. Tu mamy też nowy nabytek z Berlina, też przywieziony tak samo jak ten ananas doniczkowy. To jest oczywiście kowbojski. Przepraszam bardzo, jeszcze raz. To jest kowbojski kaktus. Inaczej mówiąc, to jest wilczomlecz. Wilczomlecz, ale nazwę znalazłem w internecie, ale dokładnie. Nie wiem dokładnie, czy to jest ta nazwa, czy jak, ale jeżeli chcecie oczywiście nazwę, to tu macie oczywiście Euphorbia trigona, inaczej mówiąc. I tak to się mniej więcej prezentuje. To jest oczywiście wilczomlecz, on też takie ma mleczko, że się wydobywa z tego. No, podobny do gwiazdy betlejemskiej, ale troszeczkę inny, ciekawa roślinka. Zobaczymy, czy przetrwa te parę. Może kilka lat nawet. No mamy też aloes. Aloes dosyć też podrósł. Dobrze się ma. Sadzonki też ma. Tu mamy fikusa. Z fikusem jest troszeczkę marnie, bo dużo liści pospadało i nie wiem, czy by dać tutaj troszeczkę skrzypu, żeby zapobiec spadaniu liści, ale na pewno to zrobię, jak wyschnie podłoże troszeczkę. Tu zobaczcie moją pachirę. Ogromna jest. Pełno liści ma. Jest po prostu niesamowita. Tu jest oczywiście. Naprawdę, przepraszam, że tak się powtarzam, ale po prostu już nie idzie inaczej mówić. Tu mamy oczywiście różę chińską, inaczej hibiskus. No nie kwitnie, bo nie nawożę. Nie nawożę na razie. Tu mamy tego kasztanowca, też australijski, z doniczką, mniej więcej taką, bo to jest dla kogoś. Oczywiście przechodzimy dalej. Chyba wszystko oczywiście pokazałem, tak mi się wydaje. No możemy jeszcze z góry zobaczyć, ale tutaj jest taka mała roślinka i tam dalej jest, chyba, o ile się nie mylę, tak jest, palma daktylowa, dokładnie tak. Palma daktylowa. Dosyć dużo jest tych roślin, tu mam ogólnie, ale no niestety tak to już mniej więcej wygląda. Przegląd ogólnie trwa już ponad prawie 10 minut, dlatego niestety będę musiał się niestety z wami niestety pożegnać. Z powodu oczywiście braku baterii muszę oczywiście telefon podłączyć i niestety. No wiecie, jak to tam jest, nie? Ale też niespodzianka jest taka, że grudnik kwitnie. Jak ktoś oglądał film o grudniku, że nie kwitnie, to teraz zobaczcie, że on kwitnie po fusach od kawy. To samo fiołek afrykański, ale fiołek afrykański dzięki oczywiście biohumusowi. Także tak to już jest. Dobrze, tu się oczywiście zatrzymam na wanilii
I także to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten przegląd roślin w poradach ogrodniczych, oczywiście KL-a. Zachęcam do subskrybowania kanału Porady Ogrodnicze KL-a na YouTube. Również zapraszam na Instagrama mojego prywatnego i na Porady Ogrodnicze, oczywiście KL-a na Instagramie też również zapraszam. I na TikToka Porady Ogrodnicze KL-a też również zapraszam. Także myślę, że niedługo się coś pojawi na TikToku, na Instagramie też, także oczywiście zapraszam do obserwowania, śledzenia. Zostawcie followka, łapka w górę na YouTubie, czy subskrypcja, wszystko razem, tak dalej. Z Instagramem, z TikTokiem i z Facebookiem. Jakieś pytania, jak jest coś, to na YouTubie jest mój prywatny mail, możecie pisać śmiało. Zwykle co drugi dzień sprawdzam maile, także zapraszam do kontaktu w razie pytań tego i tak dalej. Przy okazji też, zanim mi się rozładuje bateria, też takie jest, zobaczcie, mam procent, około 17% mam, no właśnie. Chciałem oczywiście polecić sklep i pewnego pana, strona się nazywa odnasionka.pl i oczywiście tutaj z tej... Oczywiście przepraszam za to, że powiedziałem, że oczywiście, bo już kolejny raz już to powtarzam. No ale to już się tak nie da, nie? Chciałem oczywiście... przepraszam. Chciałem polecić pana Henryka Kowalskiego ze strony odnasion.pl, który ma ten sklep internetowy. Polecam go, bo od niego kupiłem właśnie tą wanilię. 30 zł kosztowała w promocji, bo taka jest promocja u niego teraz obecnie. Normalnie kosztuje 50 chyba złotych, coś takiego. Tak, 50 zł chyba. Coś takiego. I powiem szczerze, że warto kupić tą wanilię, bo urośnie ona do 2 metrów, a po 2 metrów, jak urośnie do 2 metrów, to wtedy zaczyna kwitnąć ta wanilia. Warto kupić. Teraz jest promocja 30 zł, także zapraszam na stronę odnasionka.pl. No i oczywiście w razie pytań, w razie czegokolwiek o wanilii, czy jakiejś wiedzy, czy cokolwiek o tej roślinie, to oczywiście zapraszam na prywat do pana Henryka Kowalskiego lub na stronę odnasionka.pl. Oczywiście polecam go bardzo serdecznie wszystkim. Człowiek oczywiście o dobrym sercu, o dużej wiedzy, dużo wie na temat roślin, też o wanilii, dużo też wie. Człowiek po prostu o wielkim sercu i z różnymi oczywiście darami, który po prostu, inaczej mówiąc, umie przemawiać do roślin i wie, co rośliny potrzebują. A rośliny po prostu, znając pana Henryka, już dosyć troszeczkę go znam, bo jak on to zawsze mówi, roślina potrzebuje spokoju i tylko spokój można dać roślinie. Takim oto cytatem mogę oczywiście ten przegląd roślin zakończyć. Także widzimy my się, myślę, że w przyszłym tygodniu w kolejnym przeglądzie roślin i niedługo też zapraszam na kolejne materiały ogrodnicze na kanale Porady Ogrodnicze KL-a. Także zapraszam i na razie i do zobaczenia do kolejnych materiałów ogrodniczych. Także na razie i do zobaczenia.